Wybredni czytelnicy, a przede wszystkim czułe i wrażeń łaknące czytelniczki, czy przebaczycie mi tę opowieść moją, pozbawioną w zupełności tajemniczego węzła intrygi i zajmującego widoku dwóch serc przeszytych ognistymi strzałami? Każde zjawisko za przedmiot dla opowieści służące traktować można w różny sposób. Dzieje biednej Marty, zamiast rozsnuwać się przed oczami waszymi jednolitą i jednobarwną nicią, mogłyby być zapewne upiększone, uświetnione mnóstwem krzyżujących się uczuć, uderzających kontrastów, piorunujących wypadków. Mogłyby być wplątane w wieniec epizodów, z których każdy rzucałby na nie wdzięk, urok lub grozę, albo też same traktowanymi być epizodycznie, jako dopełnienie jakiejś bardziej efektownej i porywającej całości, jako pendent przywiązany do historii szczęśliwych lub rozpaczających, sielankowych lub bohaterskich. Faworyzowanych losem lub przezeń gnębionych, numy i pompiliusza. Wybaczcie! Spotkawszy na świecie Martę, rozglądałam się w koło, szukałam, lecz nigdzie w bliskości nie znalazłam pompiliusza żadnego. Nie znalazłszy go, chciałam dzieje kobiety skrócić, zdusić i zamknąć w epizodzie. Nie mogłam albowiem uznałam, że są one godne oddzielnej całości. Zamierzałam na koniec wplątać je w węzły intryk, w wieńce epizodów. Nie uczyniłam tego, gdyż wydało mi się, że najlepiej im będzie do twarzy, gdy pójdą w świat samotne. Wybaczcie prostotę środków, których używam dla przedstawienia Wam jednego z najrozpaczliwszych zjawisk społeczności dzisiejszej, i pójdźcie za mną dalej na drogę, po której postępuje smutna postać kobiety ubogiej, godnej może lepszego losu niż ten, któremu poddało ją. Co? Wszak imię tego czegoś, które niby fatalistyczne przekleństwo ugniata głowy, pęta stopy i miażdży serca mnóstwa istot ludzkich, wyczytacie w dziejach Marty. Warszawa radowała się, gwarzyła i jaśniała. Był to tydzień świąteczny. Przed kilku dniami zaledwie pogasły rzęsiste światła rozpalone wśród zielonych gałęzi wigilijnych jodeł, a w powietrzu zdawały się jeszcze drgać i pląsać radośnie, gamy śmiechów dziecięcych i gwarne rozmowy szczęśliwych rodzin, zebranych w koło świątecznie przybranych stołów. Nazajutrz zawitać miał światu gość tajemniczy, rok nowy. Wnętrza domów i wystawy sklepów wyglądały strojnie. Ulice zaścielała gruba warstwa śniegu, stężałego od mrozu, a połyskującego milionem iskier pod promieniami słońca, które jaśniało na wypogodzonym niebie. Roje sanek mknęły w różnych kierunkach, tłumy przechodniów zalewały chodniki. Ile było głów w tym różnobarwnym, ruchliwym tłumie, tyle było pasem myśli tajemnie rozsnuwających się po tworzu, niewidzialnie ścigających po szerokim świecie bliskie i dalekie, wzniosłe i poziome przedmioty. Miłość, chciwość, uwielbienia, nienawiści, trwogi, nadzieje, najróżniejsze interesa i namiętności, najrozmaitsze pragnienia i dążenia, wiły się i krzyżowały w tysiącznych głowach ludności wielkiego miasta, idącej, jadącej, biegnącej tam, kędy gnały ją wielkie cele życia lub maluchne celiki dnia. Wśród tego tajemnego i żadnemu cielesnemu uchu nieprzystępnego gwaru, na którym niby na spodnim pokładzie rozwijał się ruch słów i czynów tysięcy ludzi, przez nikogo niebadana i nieodgadywana wiła się cicho nitka myśli w pokornej i przez nikogo niepostrzeganej głowie kobiecej. Dwie dziesiątki dziennie, osiem złotych na tydzień. Dziesięć groszy dziennie żonie stróża za dozorowanie janci, gdy siedzę u Szwajcowej, piętnaście groszy chleb i mleko dla dziecka, piętnaście groszy obiad. Na każdą niedzielę nie ma już nic. Była to myśl Marty, idącej zwolna i ze schyloną głową chodnikiem krakowskiego przedmieścia. Za dwa miesiące mieszkania należy się złotych czterdzieści pięć. W sklepiku winnam złotych dwadzieścia. Za sprzedane futro wzięłam złotych 160 od 140, czterdzieści. Janci trzewików na gwałt trzeba, moje drą się już także. Drzewa kupić muszę, dziecku ciągle zimno. Kończąc myśl tę, Marta zakaszlała suchym, krótkim, lecz uporczywym kaszlem. Miesiąc minął od dnia, w którym po raz pierwszy zasiadła ona jako robotnica w pracowni szwejcowej. Przez czas ten zmieniła się bardzo. Z Za przezroczystej białości jej twarzy tu i ówdzie przebijały się żółte smugi. Ciemne koła podkrążyły oczy, które wklęsły i rozszerzyły się. Pośród czoła, przedziwnie pięknie zarysowanego, głęboka leżała bruzda. Czarna suknia marty, czysta i cała, zrudziała przecież przez używanie, wyglądała chędogo, lecz staro. Na głowie jej nie było kapelusza ani na ramionach futrzanego okrycia. Czarna wełniana chustka okrywała jej włosy grubymi fałdami otaczając blade czoło i wklęsłe policzki. Płynęła, szumiała ludność wielkiego miasta na szerokim chodniku wspaniałej ulicy. Z nią razem płynęły w przestrzeń tysiączne prądy myśli ludzkich, a wśród nich wiła się wciąż cicha, pokorna, jednostajna myśl przeciskającej się wśród tłumów bladej kobiety. Dziesięć groszy, a pięć, piętnaście, a dwa, siedemnaście... 17 od trzy. Jakaż to była myśl błacha, niska, sucha. Czołgała się po ziemi wtedy, kiedy niebo zimowe przeczystym jaśniało lazurem, krzepła wśród chłodu cyfr wtedy, gdy wobec zbliżania się roku nowego ludzkość kipiała pragnieniami, uczuciami, nadziejami. Tak był to w istocie akt duchowy, spełniający się we wnętrzu istoty ludzkiej, wielce prozaiczny i poziomy. Był to groszowy i szelongowy rachunek ubóstwa. Nie zawsze przecież myśli Marty czołgały się tak nisko. Była pora, w której i ona oczy swe podnosiła ku lazurom, z bijącym sercem i uśmiechem nadziei witała zstępujący na świat rok nowy. Przypomniała sobie o tym w tej chwili, podniosła powieki i spojrzeniem powiodła dookoła. W oczach jej, w których zrazu widać było tylko frasunek z zestawienia i kombinowania groszowych cyfr, wylęgły, zagrały teraz światła, podnoszących się w piersi uczuć. Była to naprzód tęsknota, potem żal, na koniec niecierpliwy bunt ducha, gnębionego fatalną jakąś koniecznością, z którą jednak stałego dotąd nie zawarł sojuszu. Zapadłe oczy Marty błysnęły gorącymi ogniami, coś w niej podniosło się, krzyknęło bólem, zajęczało trwogą, zbuntowało się niewyczerpaną jeszcze dotąd energią woli. Przystanęła chwilę, podniosła głowę i drżącymi ustami szepnęła: Nie, tak długo być nie może, tak zawsze być nie powinno postąpiła dalej i myślała, że jest to przecież rzeczą niepodobną, zupełnie niepodobną, aby stanowczym jedynym dośmiertnym miejscem jej przeznaczenia był ów stołek w pracowni szwejcowej na którym wśród mroku wilgoci stęchłego powietrza w otoczeniu wynędzniałych, obumierających twarzy szyła po dniach całych, nie mogąc w zamian zarobić tyle przynajmniej, aby móc w nocy spać spokojnie, a minuty wolne od pracy wyzwolić z panowania cyfr przedstawiających grosze. Urodzeniem, całą przeszłością swą należała przecież do klasy ludzi oświeconych, była uważana i sama siebie uważała zawsze za kobietę oświeconą. Dlaczegoż więc, gdy dotknęła ją twarda ręka losu, stanęła ona w hierarchii społecznej w dziedzinie prac, zysków i zaszczytów ludzkich na tym szczeblu najniższym, na którym zdawałoby się, iż stać powinni najnieszczęśliwsi tylko, najsrożej wydziedziczeni z dobrodziejstw oręży i narzędzi przynoszonych ludziom oświatą? Byłażby ta oświata jej kaleka z kapitalnej strony jakiejś? Byłażby ona tylko cackiem wyrzeźbionym, wypiększonym ku zabawie spokojnego ducha mieszkającego w sytym i zadowolonym ciele, rozpadającym się w nieprzydatne na nic próchno, ilekroćby duch zapragnął użyć ją ku ochronieniu siebie od zmordowania i upadku? Ciało od utraty sił posługujących duchowi? Miałażby na koniec ta oświata jej być tylko złudzeniem? Oświata w tej mierze i postaci, w jakich posiadała ją Marta, budziła pragnienia, nie dając nic, co by zadowolenie ich zdobyć mogło. Podsycała tęsknotę ze sferami ducha, przykuwając go do ziemi więzami głodnego ciała. Potęgowała w sercu uczucia na to tylko, aby zaprawiać je goryczą, wstrząsać śmiertelną trwogą. Marta myślała o tym i czuła to wszystko, ale nie uogólniała swych myśli i uczuć, nie zdawała sobie dokładnej sprawy z wielce skomplikowanego zjawiska, które rządziło jej losami. Czepiała się jednego przypomnienia, jednej świadomości, że należała do ludzi oświeconych, przed którymi tyle, tyle przecież dróg leży otworem. Miałaś by na zawsze już zatrzymać się na tej śród, której stanęła? Nie byłoż dla niej na ziemi żadnego innego miejsca jak to, do którego wchodziła ze wstydem, o którym z oddalenia myślała ze zgrozą? Błagała ona wprawdzie Boga o małe, skromne miejsce pod słońcem, o takie miejsce, na którym dwie istoty ludzkie, związane ze sobą najściślejszymi i najświętszymi związkami i uczuciami, żyć by mogły, ależ to, które po wielu próbach i wysileniach stało się jej udziałem, nie było miejscem pod słońcem, ale odchłanią ciemną. W której dwie istoty ludzkie nie żyły, ale skute kajdanami najprostszych, najniższych, a nigdy niezadowolonych, nigdy niekończących się potrzeb, powoli umierały. Tak, powoli umierały. Nie była to metafora żadna, ale przerażająca rzeczywistość. Niedawno jeszcze Marta, zastanawiając się nad położeniem, w jakie popadła i nad obowiązkami, które zaciążyły na sercu jej i sumieniu, powtarzała sobie jako zachętę i pociechę jestem młoda i zdrowa. Dziś połowa tylko słów tych wyrażała prawdę. Była młoda, ale nie była już zdrowa. Żywioły fizyczne i moralne połączone ze sobą, tworzyły rodzaj piły niewidzialnej, która wycieńczała i osłabiała jej ciało. Marta kaszlała, od tygodni kilku doświadczać, zaczęła nieznanych sobie dotąd osłabień, sny jej bywały gorączkowe, budziła się z nich z głową ciężką i bolącą piersią. Tak zaczynać musiały karierę swą owe wyrobnice, dziś na wpół umarłe, z suchotniczymi rumieńcami na twarzach. Niedawno jedna z nich opuściła pracownię szwejcowej o parę godzin wcześniej niż nakazywał regulamin zakładu i nie wróciła więcej. Gdy nazajutrz Marta zapytała o nią towarzyszki, z kilkunastu ust rozszedł się po sali stłumiony, Niemniej przeszywający szept: Umarła, umarła, umarła? A jednak Marta wiedziała o tym, iż liczyła sobie dwadzieścia sześć lat zaledwie. I że kiedyś na poddaszu lub w suterenie żyło i każdodziennie powrotu jej oczekiwało dwoje małych dzieci. Co stało się z jej dziećmi? Z gorączkową ciekawością pytała towarzyszek młoda matka ślicznej czarnookiej dziewczynki. Odpowiedź, jaką otrzymała, zabrzmiała w jej uchu ostro, dziko. Dziewczynkę przyjęto do ochronki. Chłopiec kiedyś zginął. Do ochronki? A więc na bary dobroczynności publicznej, w ręce ludzi obcych, na przyszłość niepewną. Zginął? Gdzież mógł się podziać? W dziecięcej naiwności szukał może matki, którą zniesiono z wysokiego poddasza i wśród ośnieżonych ulic, w mroźną noc zimową, umarł kiedyś po cichu, przykryty całunem białej zamieci lub, o zgrozo, połączywszy się z rówiennymi sobie wyrzutkami społeczeństwa. Dłużej Marta myśleć nie mogła o posępnej tej historii, w której odzwierciedlała się może własna jej przyszłość. Własna? O, mniejsza o to. Ukochane przez nią istoty były już poza światem. Czuła się znużona, śmiertelnie smutna, i z rozkoszą może zamknęłaby oczy do snu wiekuistego, w którym wiara przyrzekała jej połączenie się z tymi, za którymi tęskniło zranione serce ale przyszłość jej dziecka jakąż będzie, jakąż być może, jeżeli jej zabraknie na ziemi. Jeżeli kiedy na policzkach jej osiądą takie krwiste, płomienne rumieńce, czoło obleje się taką grobową bladością, oddechu piersią zabraknie, jak owej biednej wyrobnicy, która przed niewieloma dniami opuszczała chwiejnym krokiem szwalnie szwejcowej, aby nigdy już nie powrócić więcej. Postać Marty w zamyśleniu, podana nieco naprzód, wyprostowała się. Nie. Z cicha, lecz z mocą, wyrzekła młoda kobieta. Tak być nie może. Tak być nie powinno. Mówiąc tak, czuła znać każdemu człowiekowi wrodzona chęć dźwigania się z niedoli i każdemu człowiekowi przysługujące prawo polepszenia, podnoszenia swego bytu. Marta powiodła dokoła oczami, w których na miejscu przedchwilowego frasunku i znużenia ukazały się znowu energia i badawczość. Mnóstwo przedmiotów otaczało ją zewsząd, na jednym z nich zatrzymało się jej spojrzenie. Przedmiotem, który przykuł do siebie wzrok marty było szerokie i wysokie okno z bogatą wystawą jednej z najzasobniejszych księgarni miasta. Na widok kilkudziesięciu tomów, których różnobarwne okładki mieściły się za przezroczystymi szybami, młoda kobieta doświadczyła trzech różnych uczuć, a były nimi wspomnienia, tęsknota i nadzieja. Przypomniała sobie owe dni szczęśliwe, w których wsparta na ramieniu młodego i wykształconego męża przybywała nieraz w to miejsce. Stęskniona do wyższych uciech umysłowych, których od czasu do czasu kosztowała niegdyś, których od dawna pozbawiona była najzupełniej, a które na ciemnym tle obecnego jej życia zaświeciły przed nią niewymownym czarem, zobaczyła na koniec parę imion kobiecych wydrukowanych poniżej tytułów książek. Z imion tych jedno należało do osoby, którą znała kiedyś. W której nikt nie podejrzewał talentu, puty, póki nie objawiła go, a i to ze stopniowym, bardzo powoli wzrastającym powodzeniem. A jednak teraz imię jej figurowało zaszczytnie pomiędzy wieloma głośnymi, świetnymi imionami krajowych pisarzy. Teraz kobieta ta, o której Marta wiedziała, że była samotna jak ona i jak ona ubogą. Posiadała miejsce pod słońcem, szacunek ludzki i własny. Kto wie? Drżącymi usty szepnęła kobieta, i blada twarz jej zapłonęła rumieńcem wśród czarnych fałd wełnianych, które obejmowały ją posępną ramą. Postąpiła parę kroków i stanęła przed drzwiami księgarni. Zapuściła wzrok za szyby i zobaczyła w głębi wielkiej sali jej właściciela. Była to twarz dobrze jej niegdyś znana, często w dniach pomyślności przez nią widywana, myśląca, uczciwa i łagodna. U drzwi oszklonych zadźwięczał dzwonek. Marta weszła do księgarni. Zatrzymała się chwilę w bliskości progu i bystre, niespokojne nieco spojrzenie rzuciła wokoło. Obawiała się zapewne znaleźć w księgarni kupujące osoby, wobec których nie mogłaby wypowiedzieć tego, z czym przychodziła. Księgarz sam jeden stał za kontuarem zajęty kreśleniem rachunków w wielkiej księdze na małym podniesieniu rozwartej. Przy otworzeniu się drzwi podniósł głowę i na widok wchodzącej kobiety przybrał postawę na wpół witającą, na wpół oczekującą. Marta postąpiła zwolna i stanęła przed człowiekiem, który widocznie oczekiwał pierwszego od niej słowa. Przez parę sekund powieki jej pozostały spuszczonymi i blade wargi drżały lekko. Szybko jednak podniosła na twarz księgarza wzrok, w którym skupiły się w tej chwili wszystkie władze woli i cała przytomność jej umysłu. Pan mnie nie poznajesz, rzekła głosem cichym, lecz pewnym. Od samego już jej wejścia księgarz przypatrywał się jej z wielką bacznością. W istocie, zawołał. Wszakże to panią Świcką mam przyjemność widzieć. Zdawało mi się od razu, że panią poznaję, ale nie byłem pewny. Mówiąc to, szybkim spojrzeniem, orzucił ubogie ubranie młodej kobiety. Co pani rozkaże? Wymówił uprzejmie i z lekkim odcieniem smutku w głosie. Marta milczała chwilę. Twarz jej była bardzo blada, a wzrok głęboki i nieruchomy, gdy mówić zaczęła. "Przyszłam do pana z prośbą, która wyda się mu zapewne szczególna, dziwna." Głos jej urwał się nagle. Podniosła obie dłonie i powiodła nimi po bladym czole. Księgarz szybko wyszedł z zakontuaru i przysunął ku młodej kobiecie aksamitem wybity taboret, po czym wrócił na uprzednie swe miejsce. Wydawał się zasmuconym, a więcej jeszcze zmieszanym. Chciej pani usiąść rzekł słucham panią z uwagą. Marta nie usiadła. Splecione dłonie oparła na kontuarze i patrzała znowu w twarz stojącego przed nią człowieka, głębokim, lecz coraz jaśniejszym wzrokiem. Prośba, z którą przyszłam, jest w istocie szczególna, dziwna, mówiła, ale przypomniałam sobie, że zostawałeś pan kiedyś w przyjaznych stosunkach z mężem moim. Księgarz skłonił się. Tak. Przerwał. Pan Świcki pozostawił przyjazne i pełne szacunku wspomnienie u wszystkich, którzy znali go bliżej. Przypomniałam sobie, ciągnęła Marta, że kilka razy przyjmowałam pana w domu moim jako miłego gościa. Księgarz skłonił się znowu z uszanowaniem. Wiem o tym, że jesteś pan nie tylko księgarzem, ale i wydawcą że zatem głos jej słabu i cichu stopniowo umilkła na chwilę. Nagle podniosła znowu głowę, splecione dłonie wyciągnęła nieco przed siebie i odetchnęła głęboko parę razy. Daj mi pan pracę jaką? Wskaż drogę? Naucz mnie, co mam czynić? Księgarz wydawał się w istocie nieco zdziwionym. Patrzał przez chwilę na stojącą przed nim kobietę wzrokiem uważnym, niemal badawczym, ale piękna i młoda twarz Marty nie przedstawiała by najmniej trudnej do odczytania zagadki. Bieda, niepokój, daremne pragnienia i gorące błaganie zakreśliły ją bardzo czytelnymi znakami. Rozumne, siwe oczy księgarza, badawczo zrazu, a nawet nieco surowo patrzące spod szlachetnego czoła, miękły zwolna, aż w smutnym zamyśleniu okryły się powiekami. Przez chwilę pomiędzy dwojgiem tych ludzi panowało milczenie. Księgarz przerwał je pierwszy. A więc, rzekł z lekkim wahaniem w głosie, Pan Świcki umierając nie zostawił po sobie żadnego majątku. Żadnego z cicha odpowiedziała Marta. Mieliście Państwo dziecię, mam małą córkę. I żadnego dotąd zajęcia znaleźć Pani dla siebie nie mogła? Owszem, zajmuję się szyciem, za które otrzymuję czterdzieści groszy dziennie czterdzieści groszy dziennie, zawołał księgarz, dla dwóch osób. Ależ to nędza. Nędza, powtórzyła Marta. Gdybyż to była nędza tylko i tylko dla mnie i taka jeszcze, na którą żadnej już rady nie ma na ziemi. O, wierzaj mi, panie, że potrafiłabym cierpieć odważnie, żyć bez żebraniny i umrzeć bez skargi. Ale nie jestem sama, jestem matką. Gdybym nie miała serca macierzyńskiego, które kocha, słyszałabym w sobie głos sumienia, które obowiązek przypomina, gdybym nie miała sumienia, które kocha, słyszałabym głos serca. Mam jedno i drugie, panie. Rozpacz mnie ogarnia, gdy patrzę na wychudłą twarz mego dziecka, gdy myślę o jego przyszłości ale gdy wspomnę iż dotąd nic dlań uczynić nie potrafiłam wstyd mi taki że pragnęłabym co chwilę upaść na ziemię i głową tarzać się w pyle boć przecie są ludzie ubodzy którzy siebie i dzieci swe dźwigają z niedoli dlaczegoż ja uczynić tego nie mogę o panie bieda ciężką jest do przeniesienia zapewne ale czuć się przeciwko niej bezsilną, porywać się do wszystkiego i zewsząd odchodzić z poczuciem własnej nieudolności, cierpieć i drogą istotę widzieć cierpiącą dziś, i myśleć, że cierpienie to trwać będzie jutro, pojutrze, zawsze, i powiedzieć sobie: Przeciw cierpieniu temu ja nic nie mogę. O, to męczarnia taka, dla której jedna jest tylko nazwa. Życie ubogiej kobiety. Marta wypowiedziała słowa te szybko i z ogniem. Przy ostatnich wyrazach głos jej stał się cichszym i dwa strumienie łez, z niepodobną do powstrzymania gwałtownością oblały jej policzki. Zakryła twarz chustką, i przez chwilę stała nieruchoma walcząc wyraźnie ze łzami, które ustać nie chciały, poskramiając łkania, które coraz silniej wstrząsały jej piersią. Po raz to pierwszy dopiero zapłakała wobec świadka, po raz pierwszy głośną skargą wypowiedziała to, co nosiła w sobie od dawna. Nie była już ani tak silna, ani tak dumna, jak wtedy, kiedy w domu Rudzińskich, z suchym okiem i spokojną twarzą, dobrowolnie zrzekała się pracy, której wykonywać nie mogła. Księgarz stał za kontuarem z rękami na piersi skrzyżowanymi, w postawie nieruchomej. Zmieszany nieco zrazu gwałtownym wybuchem uczuć, którego był świadkiem, stał się po chwili widocznie wzruszonym. Mój Boże, rzekł półgłosem, jakież to zmienne są losy ludzkie na Ziemi. Znając panią dawniej, czyliż mogłem spodziewać się, że zobaczę ją kiedykolwiek w tym stanie smutku i ubóstwa? Takeście państwo żyli dostatnio, taka z was była kochająca się szczęśliwa para. Marta odjęła chustkę od twarzy. Tak wymówiła stłumionym głosem. Byłam szczęśliwa, kiedy ukochany przeze mnie człowiek umierał, sądziłam, że go nie przeżyję. Przeżyłam. Żal i tęsknota pozostały we mnie dręczące, niezgojne, ale dla serca zranionego śmiertelnie, szukałam ulgi w spełnieniu macierzyńskiego obowiązku i spełnić go dotąd nie mogłam. Samotna i smutna poszłam w świat, aby o trochę spokoju dla siebie, o życie i przyszłość mego dziecka walczyć. Nadaremnie. Oczy księgarza, poważne i zamyślone, tkwiły w przestrzeni. Miał on liczną rodzinę, był bratem, mężem, ojcem. Być może, iż wywołane słowami Marty przed oczami jego przesunęły się oblicza ukochanych mu kobiet. Młodej siostry, malutkiej córki, drogiej małżonki. Czyliż każda z nich nie mogła kiedykolwiek poddana zostać takiemu losowi jak ten, który stał przed nim w postaci tej kobiety osamotnionej, bez dachu, z sercem rozbolałym i ustami spalonymi gorączką głodu i rozpaczy? Wszak sam mówił przed chwilą o okrutnej zmienności losu. Spojrzenie jego zwolna spłynęło na twarz Marty. Wyciągnął ku niej rękę. Uspokój się pani, rzekł łagodnie i poważnie. Chciej usiąść i odpocząć chwilę. Nie poczytasz mi przecież pani za niedelikatność, jeżeli pragnąc jej być użytecznym, zapytam o pewne nieodzowne szczegóły. Czyś próbowała już pani jakiej innej pracy, prócz tej, która ci tak nędzne przynosi wynagrodzenie? Do jakiego zajęcia czujesz się pani najbardziej usposobioną, uzdatnioną? Wiedząc o tym, może coś obmyślę, znajdę. Marta usiadła, łzy oschły na twarzy jej, oczy nabrały tego wyrazu rozsądku i przytomności, który był im właściwym, ilekroć młoda kobieta skupiała władzę woli swej i umysłu. Nadzieja wstąpiła w jej serce. Zrozumiała, że spełnienie jej zależy od rozmowy, którą prowadzić miała. Uczuła się znowu śmiała i wydawała się spokojna. Rozmowa ta przecież nie trwała długo. Marta mówiła szczerze, lecz zwięźle. Zatrzymywała się tylko na faktach swej przeszłości, powodowana dumą, która ozwała się w niej na nowo o uczuciach doznanych mało lub nic prawie nie mówiła. Księgarz rozumiał ją wybornie, bystre oko jego spoczywało na jej twarzy, lecz widać było, że w opowiadaniu młodej kobiety widział on więcej niż ją samą i jej jednej tylko losy. Wielkie zagadnienie społeczne, Wielka, może krzywda, łono społeczne nurtująca, stanęły przed myślą dobrego i oświeconego człowieka wtedy, gdy z uwagą, zajęciem i wzruszeniem słuchał on dziejów ubogiej kobiety, nie mogącej pomimo energii, wysileń, trudów znaleźć dla siebie miejsca na ziemi. Marta powstała z taboretu, na którym przez kilka minut siedziała i podając rękę księgarzowi, rzekła. Powiedziałam panu wszystko. Nie wstydziłam się wyznania zawodów, które spotkały mnie dotąd, bo jeśli siły mnie zawiodły, chęci moje były uczciwe. Czyniłam wszystko, co mogłam i umiałam. Słowo nieszczęścia mego zamyka się w tym, że mało mogłam, nic dostatecznie nie umiałam. Ależ dotychczasowe próby moje nie objęły jeszcze całego kręgu rozlicznych czynności ludzkich. Pomiędzy nimi znajdzie się jeszcze może cokolwiek i dla mnie. Mogę już mieć jaką nadzieję? Powiedz mi, pan, szczerze i bez wahania. Proszę cię o to w imię tego, którego darzyłeś niegdyś swą przyjaźnią, a który już nie żyje. W imię istot, które ci są drogimi. Księgarz uścisnął podaną sobie rękę. Dłoń jego ciepła była i serdeczna. Po chwili namysłu zaczął mówić. Ponieważ rozkazałaś mi pani być szczerym, powiedzieć więc muszę prawdę smutną. Nadzieję polepszenia losu swego za pomocą pracy małą tylko możesz mieć pani i wielce niepewną. Wspomniałaś pani o kręgu działalności ludzkiej, ależ krąg działalności w ogóle ludzkiej i krąg działalności kobiecej są to co do rozmiarów swych dwa nieskończenie różne pomiędzy sobą kręgi. Ostatni wyczerpałaś już pani całkiem prawie w próbach bezowocnych. Marta słuchała słów tych ze spuszczonymi oczami w nieruchomej postawie. Księgarz patrzał na nią wzrokiem pełnym współczucia. Powiedziałem pani to wszystko dlatego, abyś nie udziła się zbyt wygórowaną nadzieją i nie doświadczyła nowego, boleśniejszego może od innych zawodu. Nie chciałbym jednak, abyś pani odeszła stąd myśląc, iż nie chciałem podać ci ręki pomocnej. Byłaś pani przez lat pięć codzienną towarzyszką życia człowieka ukształconego. To wiele znaczy. Wiem, że jesiennymi, zimowymi wieczorami mieliście państwo zwyczaj czytywać wspólnie, musiał się stąd uzbierać pewien zapasik wiadomości. Oprócz tego, pozwól pani sobie powiedzieć, że sposób jej wyrażania się, jak też zapatrywanie się na życie, świadczy o umyśle, który nie jest w zupełności nieuprawnym. Dlatego sądzę, że spróbować pracy na nowym jeszcze polu możesz, pani, i powinnaś. Przy ostatnich słowach, księgarz zdjął z półki niewielkich rozmiarów książkę. Oczy Marty zajaśniały. Jest to świeże dziełko jednego z francuskich myślicieli, którego przekład użytecznym być może publiczności naszej i moim interesom. Miałem zamiar powierzyć go komu innemu, teraz jednak szczęśliwy jestem, że mogę służyć nim żonie naszego kochanego i nieodżałowanego pana Jana. Mówiąc to, księgarz zawijał w papier błękitny tomik. Jest to dzieło traktujące o jednej z bieżących kwestii społecznych, jasno przystępnie napisane, nie powinno być ono do przekładu zbyt trudnym, a żebyś zaś pani wiedziała, dla czego pracować będziesz, określić mogę, że honorarium, przebacz pani urzędowy ten wyraz, udzielić jej będę mógł w sumie sześciuset złotych. Jeżeli zajęcie to okaże się dla pani odpowiednim, znajdzie się może potem i coś innego do przełożenia. Na koniec nie ja to jeden jestem tu wydawcą i bylebyś pani zyskała sobie imię dobrego tłumacza, zostaniesz wezwana tu i ówdzie. O niemieckim języku mówiłaś mi pani, że posiadasz go w bardzo słabym stopniu, to szkoda. Przekłady z tego języka byłyby pożądańsze i popłatniejsze, ale jeżeli jedna i druga praca uda się pani pomyślnie, będziesz może w stanie wziąć kilkadziesiąt lekcji, w dzień przekładać pani będziesz dzieła francuskie, nocami doskonalić się w mowie Germanów. Taką być musi praca kobiety. Krok za krokiem i self-help. Marta drżącymi rękami wzięła podawaną jej książkę. O panie, wymówiła, ściskając w obu dłoniach rękę księgarza, niech ci Bóg wynagrodzi szczęściem tych, których kochasz. Nic więcej powiedzieć nie była w stanie. Po kilku sekundach znajdowała się już na ulicy, szła teraz szybkim krokiem. Z rozrzewnieniem myślała o szlachetnym postępku z nią księgarza, o uprzejmości i uczynności, jaką jej okazał. Z myśli tej wywinęła się myśl inna. Mój Boże, mówiła w duchu młoda kobieta, tylu dobrych ludzi na drodze mej spotykam. Dlaczegóż mi żyć tak ciężko? Książka, którą niosła, paliła jej dłonie. Pragnęła lotem strzały dosięgnąć swej izdebki, aby rozejrzeć się pomiędzy kartami, które może przynieść jej miały zbawienie. Po drodze jednak wstąpiła do małego sklepiku z obuwiem i kupiła parę malutkich trzewiczków. Kiedy na koniec wbiegła w bramę wysokiej kamienicy przy ulicy Piwnej stojącej, nie poszła wprost na wschody, ale skierowała się w głąb dziedzińca ku małym drzwiczkom mieszkania stróża. Tam bowiem pod opłacanym przez Martę dozorem żony stróża, Jancia przepędzała codziennie długie godziny, w których matka jej szyła w zakładzie szwejcowej. W powierzchowności dziecka zaszły przez czas ubiegły większe jeszcze i głębsze zmiany niż w powierzchowności matki. Policzki Janci wklęsły i chorobliwą okryły się żółtością. Żałobna, zrudziała i w kilku miejscach rozdarta jej sukienka zwisała na wychudłym ciałku. Czarne oczy rozszerzyły się, utraciły dawny blask i ruchliwość, a w wyrazie swym posiadały tę niemą bolesną skargę, którą odznacza się wzrok dzieci gnębionych fizycznie i moralnie. Ujrzawszy matkę Jancia, nie rzuciła się jej na szyję nie zaszczebiotała jak bywało dawniej, nie klasnęła w drobne dłonie. Ze schyloną główką i chudymi, zziębniętymi rączkami zaciśniętymi w koło wełnianej chusteczki, którą się otulała, weszła z matką do izby na poddaszu i usiadła wnet na ziemi przed pustym kominem w postaci skurczonej i znękanej. Marta położyła książkę na stole i wydobyła parę polan z zapieca. Jancia wodziła za nią swymi przygasłymi i rozszerzonymi źrenicami. Czy nie pójdziesz już dziś nigdzie, mamo? ozwała się po chwili głosem, którego dźwięk stłumiony i poważny, rażący stanowił kontrast z drobną, dziecięcą postacią. Nie, dziecko moje, odpowiedziała Marta. Nie pójdę już dziś nigdzie. Jutro wielkie święto i dziś po południu nie kazano nam przychodzić. Mówiąc to, Marta położyła drewka na kominku i przyklękłszy, chciała uścisnąć małą córkę. Zaledwie jednak dotknęła jej ramienia, z ust janci wyrwało się syknięcie bólu. Co ci to? zawołała Marta. Boli mnie tu, mamo. Bez skargi w głosie, ale bardzo cicho odparło dziecię. Boli cię! Dlaczego? Jak dawno? troskliwie dopytywała się matka. Jancia milczała i siedziała nieruchomo ze spuszczonymi oczami, blade usteczka jej tylko drżały trochę, jak bywa zwykle u dzieci, gdy płacz gwałtowny powstrzymywać usiłują. Marte niepokoiło uparte milczenie dziecka więcej może niż ból objawiony. Szybko rozpięła luźno zwisający staniczek i usunęła go z jednej ręki dziecka. Na chudym, białym ramieniu obnażonym ręką matki czerniała ciemnosina plama. Marta splotła kurczowo ręce. Okropna jakaś myśl przejść jej musiała przez głowę. Czy upadłaś, albo uderzyłaś się? zapytała z cicha z oczami wlepionymi w ciemne piętno. Jancia milczała jeszcze chwilę, nagle podniosła spuszczone powieki i ukazała źrenice oszklone łzami. Wciąż jednak wstrzymywała się od płaczu, drobna piersi jej pracowała gwałtownie, cienkie usteczka drżały jak listki. – Mamo – szepnęła po chwili, chyląc się ku matce – siedziałam dziś tam przy piecu, zimno mi było. Antoniowa niosła wodę do ognia, zaczepiła o moją sukienkę, wodę rozlała, i ze złości uderzyła mnie tak mocno, mocno. Ostatnie wyrazy wymówiła bardzo cicho, głową i piersią przylgnęła do piersi matki i drżała całym ciałem. Marta nie wydała jęku ani krzyku. Twarz jej wyglądała przez chwilę jak skamieniała. Ale pobladłe wargi zwierały się coraz silniej i z oczu nieruchomo zapatrzonych w przestrzeń buchało coraz jaskrawsze, posępniejsze światło. Ach! jęknęła na koniec i pałające czoło objęła splecionymi dłońmi. W krótkim jęku tym zabrzmiał gniew głuchy i boleść bez granic. Przez parę minut matka i dziecię tworzyły grupę dwóch piersi ściśle do siebie przyciśniętych, dwóch twarzy, z których jedna kobieca z suchym i posępnie płonącym okiem pochylała się nad drugą dziecięcą, bledziuchną i łzami zalaną. Po chwili dopiero Marta odjęła dłonie od czoła i opuściła je na głowę córki. Odgarnęła z czoła poplątane jej włosy, ścierała łzy z chudych policzków, zapinała u piersi mały staniczek, rozgrzewała w dłoniach zziębłe drobne ręce. Wszystko to czyniła w milczeniu. Parę razy otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie stawało jej zapewne głosu. Powstała na koniec z ziemi i podniosła jancie. Posadziła ją na łóżku i wydobyła z kieszeni zawinięte w papier trzewiczki. Na ustach jej leżał teraz uśmiech, dziwny uśmiech. Było w nim coś sztucznego, ale zarazem i coś bardzo wzniosłego. Obok wysilenia woli widać w nim było miłość i męstwo matki, która własne bóle przerabia na uśmiechy, aby osuszyć nimi łzy swego dziecięcia. Dzień skończył się, zegary miejskie ogłosiły północ, a w izbie na poddaszu paliła się jeszcze lampa. Izba ta wyglądała teraz smutniej jeszcze jak wtedy, gdy młoda wdowa po raz pierwszy próg jej przestępowała. Nie było już w niej szafy, ani komody, ani dwóch skórzanych tłomoczków. Pierwsze dwa przedmioty wraz z dwoma nowymi krzesłami lokatorka oddała rządcy domu, nie mogąc za najmowanie ich płacić dłużej. Drugie sprzedała w dniach silnych mrozów, aby za otrzymane pieniądze przysporzyć opału. Pozostało w izbie jedno tylko łóżko, na którym w tej chwili owinięta czarną chustką matczyną spała Jancia, dwa krzesła kulawe i jeden na czarno pomalowany stolik. Oblana białym światłem lampy i otoczona grubym uplotem czarnych warkoczy, twarz siedzącej przy stole kobiety w pięknych i surowych zarysach występowała z pół zmroku. Marta nie pracowała jeszcze, chociaż wszystkie materiały przyszłej jej pracy, książka, papier, pióro, leżały przed nią. Ale pochwyciło ją nieodparte, nieprzezwyciężone marzenie – Niespodziane, świetne perspektywy otworzyły się przed jej oczami, nie mogła od nich oderwać ciemnością zmęczonego wzroku. Nie była już tak pełna ufności jak wtedy, kiedy przed tym samym stolikiem zasiadała z ołówkiem w ręku, ale nie miała dość siły, aby słuchać poszeptów zwątpienia. Były one w niej, te poszepty. Ale ona odwracała od nich ucho, a natomiast wsłuchiwała się wciąż w napełniające myśl jej słowa księgarza. Ze słów tych snuła się długa przędza złotych rojeń kobiety matki. Móc wykonywać pracę miłą, acz trudną, podnoszącą ducha i odpowiadającą najgłębszym jego potrzebom, jakaż to rozkosz! Zapracować przez kilka tygodni 600 złotych. Co za bogactwo! Gdy raz już zostanie taką bogatą, wielką panią, pierwszą rzeczą, jaką uczyni, będzie przyjęcie jakiej uczciwej, niemłodej służącej, która by dzieci swoje miała, a przynajmniej je lubiła, a więc dozorować mogła Jancie troskliwie, rozsądnie. Potem. Tu Marta zapytała sama siebie, czy nie jest w rojeniach swych zbyt śmiałą. Potem opuści może tę nagą, zimną, ponurą izbę, w której jej samej tak smutno, dziecku jej mieszkać tak niezdrowo, a wynajmie gdziekolwiek przy małej jakiej lecz czystej, cichej ulicy dwa pokoiki ciepłe, suche, słoneczne. Potem. Jeżeli zdobędzie sobie imię dobrego tłumacza i wezwana zostanie tu i ówdzie, jeżeli te 600 złotych, ta suma olbrzymia, po wiele razy do rąk jej przyjdzie, poszuka nauczycieli języków i rysunków, uczyć się będzie, o, uczyć się będzie dniami, nocami bez odpoczynku, z zapałem i cierpliwością, bo taką przecież być musi praca kobiety. Krok, za krokiem i o własnych siłach, potem Jancia dorastać zacznie. Z jaką bacznością oko matki śledzić będzie i odgadywać wrodzonej jej zdolności, aby żadnej z nich nie pozostawić odłogiem, ale z każdej, owszem, ukuć dla przyszłej kobiety skarb dla ducha, zbroję do walki o życie. Nauka Janci, jej wykształcenie, siła, szczęście i bezpieczeństwo przyszłości całej będzie owocem pracy jej matki? Z jakimże spokojem zamykać ona będzie wtedy oczy swe do snu pokrzepiającego? Z jakąż rozkoszą otworzy je co rano, witając nowy dzień trudów i obowiązku, lecz zarazem spokoju i zadowolenia? Z jakąż dumą wejdzie wtedy pomiędzy ludzi, czując, że jest im równa w sile i godności człowieczej, z jak ulżonym i błogo rozrzewnionym sercem uklęknie na grobie człowieka, którego kochała, i wiecznie oczom jej przytomnemu obrazowi jego powie: Zostałam godna Ciebie, nie uległam złej doli. Uniknęłam śmierci z głodu i życia z jałmużny. Potrafiłam osłonić opieką i wychować dla przyszłości dziecię Twoje i moje. Potem tu oczy Marty spotkały obok niej wiszący na ścianie obrazek. Był to rysunek ów odrzucony przez pracodawców i zwrócony jej przez nich. Przyozdobiła nim biedną nagą i izdebkę, a teraz utopiła w nim cicho gorejące oczy. Domek mały, wiejski, rozłożyste drzewo, ptaszyna śpiewająca nad krzakiem bzowym, przeźroczyste powietrze wsi i głęboka cisza pól woniejących. O Boże! Gdyby tyle zapracować mogła, aż tyle, iżby podobny kącik skromny, świeży, zielony, mógł stać się jej własnością. Będzie już wtedy podeszłą w wieku kobietą. Wietrzy krzemrzący w gałęziach ochłodzi trudem życia uznojone jej czoło. Zmęczone oczy pić będą barwę świeżej zieleni. A ptaszek, który śpiewał, gdy była w kolebce, nad głową jej usypiającą snem wiekuistym, wydzwoni ostatnią dla niej pieśń tej ziemi. Tak roiła kobieta uboga. Nocy tej w izbie na poddaszu lampa nie gasła aż do świtania. Marta czytała książkę, którą z obcej mowy przełożyć jej polecono. Czytała zrazu powoli, z uwagą, potem z zapałem, z gorączkowym niemal zajęciem. Zrozumiała myśl jej twórcy. Przedmiot pisma przeniknął jej umysł, jasny i wyraźnie stanął przed oczami. Pojęcie jej stało się niby elastyczne koło i coraz obszerniejszą, kompletniejszą obejmowało całość. Intuicja, ten rzadki i wysoki dar z człowieka czyniący półboga, podniosła się z głębokości ducha młodej kobiety i szeptała jej do ucha słowa nieznanych dotąd zagadnień. Dzień był biały, gdy Marta zgasiła lampę i pochwyciła pióro. Pisała, a kiedy niekiedy odrywając oczy od papieru, Przenosiła je w stronę izby, w której stało łóżko z uśpionym dziecięciem. Przy białym świetle zimowego poranku Jancia wyglądała blado i cierpiąco. Gdy pierwszy promień słońca wniknął do izby, otworzyła oczy. Wtedy matka powstała, uklękła przy łóżku i otaczając ramieniem na wpół uśpione ciałko dziecka, pochyliła na poduszkę zmęczoną, gorącą głowę. W tej samej chwili ruch zawrzał na mieście, zaturkotały powozy, zabrzmiały dzwony kościelne, warem zakipiały rozmowy, śmiechy i wołania. Warszawa witała rok nowy. Od dnia, w którym Warszawa witała rok nowy, sześć tygodni minęło. O pierwszej południowej godzinie Marta jak zwykle opuściła szwalnię, aby wrócić do domu i obiad dla siebie i dziecka sporządzić. Ucałowała Jancie, która smutna i znękana w ciasnej izbie stróża ożywiała się nieco na widok matki. I przystawiwszy do małego ognia garnek ze strawą, młoda kobieta wysunęła szufladę stolika i wydobyła z niej kilkanaście arkuszy papieru. Było to już skończone tłumaczenie francuskiego dzieła. Nad wykonywaniem go pracowała tygodni pięć. Nad przepisywaniem. Tydzień. Teraz z uśmiechem na ustach przeglądała kartki, napełnione kształtnym i czystym pismem. Przez czas ubiegły w powierzchowności jej zaszły nowe zmiany, ale wcale inne niż uprzednio. Pracowała podwójnie, bo w dzień i w nocy. Dziesięć godzin dziennie szyła, dziewięć godzin nocnych pisała, godzinę przepędzała na rozmowie z dzieckiem, cztery godziny spała. Był to sposób życia niezupełnie zapewne odpowiadający prawidłom higieny, a jednak smugi chorobliwej żółtości zniknęły z twarzy Marty, czoło jej wygładziło się, oczom wrócił blask dawny. Kaszlała rzadziej, wyglądała zdrowo i niemal świeżo. Duch jej skąpany w spokoju i orzeźwiony nadzieją pokrzepił upadające w przód ciało. Szlachetne zadowolenie z siebie samej wyprostowało na nowo smukłą kibić, pogodę przywróciło czołu. Po sporządzeniu i spożyciu obiadu, składającego się z jednej prostej wielce potrawy i kawałka czarnego chleba, Marta, przejrzany przed chwilą manuskrypt, owinęła arkuszem cienkiego białego papieru. Czyniła to ze staraniem jakimś szczególnym, zmalującym się na twarzy uczuciem pieczołowitości i zarazem wewnętrznej, głębokiej rozkoszy. Na jednej z wysokich wież miasta uderzyła godzina druga. Marta odprowadziła Jancie do izby stróża i wyszła na miasto. O trzeciej powinna była znaleźć się na zwykłym swym miejscu w szwalni szwajcowej, przedtem zaś jeszcze wstąpić chciała do znajomej sobie księgarni. Księgarz wydawca stał jak zwykle za kontuarem, zajęty zapisywaniem cyfr i notat w wielkiej książce. Przy wejściu Marty podniósł głowę. Ukłonił się wchodzącej bardzo uprzejmie. Skończyłaś już pani pracę swą! Rzekł biorąc rękopis z ręki Marty. To dobrze. Czekałem na nią z niecierpliwością. Dzieło to wydanym być powinno teraz lub nigdy. Kwestia bieżąca paląca czekać nie może. Dziś obchodzi ogół. Jutro może mu być obojętna. Z przejrzeniem rękopisu pośpieszę. Chciej pani przyjść jutro o tej samej porze, a będę mógł udzielić jej wiadomość stanowczą. Dnia tego w pracowni szwejcowej Marta niewiele wykonywała roboty. Usiłowała spełniać jak najlepiej to, co pomimo wszystkiego mieniła swym obowiązkiem, ale nie mogła. Ręce jej drżały, chwilami ciemna mgła przysłaniała oczy, serce uderzało z mocą oddech w piersi tamującą. Teraz w tej chwili może księgarz wydawca rozwija jej rękopis, czyta go. Przebiega może oczami piątą stronicę. O, żeby też przebiegł ją szybko, bo tam właśnie znajduje się ustęp, który najtrudniejszy do zrozumienia, najmniej dobrze wyszedł w przekładzie. Za to koniec rękopisu, ostatnie jego karty przełożone są wybornie. Pisząc je, Marta czuła sama, że porywa ją rzeczywiste natchnienie, że myśl mistrza odzwierciedla się w jej słowach jak wspaniałe oblicze mędrca w przeczystym zwierciadle. W mieszkaniu szwajcowej zegar uderzył godzinę dziewiątą. Robotnice rozeszły się, Marta wróciła do swej izby. O północy wyobrażała sobie, że księgarz-wydawca teraz właśnie zamyka zakreślony przez nią, a przez niego przeczytany zeszyt. Cóż by była dała za to, gdyby widzieć mogła w tej chwili fizjonomię jego? Jestże ona zadowolona lub zasępiona, surowa lub obiecująca spełnienie jej nadziei. Biały dzień wnikał do izby, gdy Marta, oparta o poduszkę, oczami, które przez noc całą nie zamknęły się ani na chwilę, wpatrywała się w widniejący za drobnymi szybami kawałek nieba. W oczach tych, rozwartych szeroko, nieruchomych pod bladym czołem, malowało się głębokie błaganie, tryskała z nich niema, lecz gorąca modlitwa. O godzinie ósmej miała według zwyczaju udać się do szwalni, ale nogi tak drżały pod nią, głowa jej tak płonęła i piersi tak bolały, że opuściła się na stołek, czoło objęła dłońmi i powiedziała sobie Nie mogę. Wstając, czesząc swe długie, jedwabiste włosy, wkładając żałobną, zestarzałą suknię, sporządzając napój poranny dla dziecka i nawet rozmawiając z Jancią, wciąż jedną myśl miała w głowie. Przyjmie pracę moją, czy nie przyjmie? Umiem pracę takie spełniać, czy nie umiem? Kocha, nie kocha? Szeptała urocza Gritsien, obrywając z kolei śnieżne listki polnej astry. Umiem, nie umiem, myślała uboga kobieta, rozpalając na kominie dwie biedne polana, ważąc nędzną strawę, zamiatając posępną izbę i tuląc do piersi blade, ukochane swe dziecię. Któż zdoła na pewno określić, w której z dwóch tych pytających kobiet spoczywał głębszy, straszniejszy dramat, którą w okrutniejszy sposób odpowiedzią swą los miał zgruchotać, która z nich była nieszczęśliwsza i mniej wymagając od Ziemi, srożej zagrożona. Około godziny pierwszej po południu Marta była znowu na chodniku krakowskiego przedmieścia. Im bardziej zbliżała się do mety, ku której dążyła, tym więcej zwalniała kroku. Znalazła się już przed drzwiami księgarni i nie weszła jeszcze. Postąpiła w przeciwnym kierunku. Oparła się ręką o balustradę otaczającą jeden z pysznych pałaców i stała chwilę z pochyloną głową. W kilka minut dopiero potem przestąpiła próg, za którym czekała na nią radość. Lub rozpacz. Tym razem oprócz właściciela zakładu znajdował się w księgarni niemłody mężczyzna w okularach, z wyłysiałą czaszką, z wielką twarzą o szerokich i pulchnych policzkach. Siedział w głębi obszernej sali nad kilkudziesięcioma tomami rozrzuconymi po obszernym stole z książką w ręku. Marta najmniejszej nie zwróciła uwagi na nieznanego sobie człowieka, nie widziała go prawie. Wszystkie władze jej ducha skupiły się w jej oczach, które od progu zaraz spotkały twarz księgarza i w niej utonęły. Księgarz siedział tym razem za kontuarem i czytał gazetę, przed nim leżał zwój papieru. Marta poznała swój rękopis i uczuła dreszcz przebiegający ją od stóp do głowy. Dlaczego rękopis ten znajdował się tutaj i zwiniętym był tak, jakby miał wnet oddanym zostać komuś? Być może, iż księgarz gotuje się pójść zaraz do drukarni i dlatego położył przed sobą ten zeszyt. Może zresztą nie przeczytał go jeszcze, nie miał czasu. W każdym razie nie na to leży on tu, aby wręczonym być tej, która spędziła nad nim kilkadziesiąt nocy, ukochała go, wypieściła, zamknęła w nim najdroższą swą nadzieję, jedyną nadzieję. Nie, tak być nie mogło. Przez Boga Miłosiernego, tak być nie mogło. Myśli te snopem palących błyskawic w kilku sekundach przeleciały przez głowę Marty. Postąpiła ku księgarzowi, który powstał i, oglądając się na obecnego w księgarni niemłodego mężczyznę, podawał jej rękę. Trudność tę Marta spostrzegła, lecz wnet przypisała ją obecności świadka. Ten ostatni przecież zdawał się być zanurzonym w czytaniu. Od miejsca, na którym naprzeciw księgarza stała Marta, dzieliło go kilkanaście kroków. Marta odetchnęła z głębi piersi i zapytała z cicha Czy przeczytałeś pan mój rękopis? Przeczytałem pani, odpowiedział księgarz. Na boga. Cóż znaczyć może ten dźwięk głosu, którym wymówił dwa te wyrazy? W zniżonych tonach jego zabrzmiało jakby niezadowolenie, łagodzone uczciwym żalem. I jakąż otrzymam od Pana wiadomość? Ciszej, jeszcze niż w przód, wymówiła kobieta, z zapartym oddechem, szeroko otwartymi oczami, wpatrzyła się w twarz księgarza. O, gdybyś wzrok ją mylił, wszakże na twarzy tej było zmieszanie połączone z tym samym współczuciem, które brzmiało w głosie. Wiadomość, Pani. Zaczął księgarz półgłosem i powoli. Wiadomość niepomyślna. Boli mnie. Bardzo boli, że powiedzieć to pani muszę, ale jestem wydawcą odpowiedzialnym przed publicznością, przemysłowcem zmuszonym do strzeżenia mych interesów. Praca pani posiada wiele zalet, ale nie kwalifikuje się do druku usta Marty poruszyły się słabo głosu jednak żadnego nie wydały Księgasz po chwili milczenia w czasie której szukał widocznie w głowie swej słów okoliczności odpowiednich mówić zaczął mówiąc że przekład pani nie jest pozbawionym pewnych zalet powiedziałem prawdę co więcej, o ile znam się na tym, na pewno powiedzieć mogę, że posiadasz pani widoczne do pióra zdolności. Styl pani nosi na sobie dość energiczne piętno zdolności tych. Jędrny jest, ożywiony, miejscami pełen werwy i zapału. Ale o ile z pracy pani uważać mogłem, zdolności te jej niezaprzeczone. Pozostają w stanie, przebacz pani, że się tak wyrażę, rudymentarnym, nieobrobionym. Brakuje im wsparcia nauki, pomocy, jakich tylko znajomość techniki sztuki pisarskiej udzielić może. Oba języki, z którymi miałaś tu pani do czynienia, znasz zbyt mało, abyś owładnąć nimi mogła, jak wymagał tego przedmiot i nomenklatura naukowa. Co więcej, znaczna część wysokiej mowy literackiej posługującej się mnóstwem wyrażeń w potocznym użyciu nieistniejących, jest pani widocznie bardzo mało znana. Stąd częste zamiany słów, nietrafność wyrażeń, ciemności i plątaniny stylowe. Słowem, zdolności pani masz, ale uczyłaś się za mało. Sztuka zaś pisarska, chociażby tylko ograniczać się miała na wykonywaniu przekładów, wymaga niezbędnego pewnego dość szerokiego kręgu odbytych już studiów, pewnej dość obszernej wiedzy, tak ogólnie naukowej jak specjalnie technicznej. Wypowiedziawszy to wszystko, księgarz umilkł i po chwili dopiero dodał. Oto jest cała prawda, którą wypowiedziałem ze smutkiem. Jako znajomy pani żałuję, żeś pani nie zdobyła sobie pożądanej ci sposobności pracowania, jako człowiekowi smutno mi, żeś nie kształciła dostatecznie swych zdolności, posiadasz pani zdolności niezaprzeczone, szkoda tylko, wielka szkoda, że nie uczyłaś się więcej, obszerniej, gruntowniej. Przy ostatnim słowie księgarz wziął ze stołu zwój papieru i podał go Marcie, ale ona nie wyciągnęła ręki, nie uczyniła najmniejszego poruszenia, stała wciąż wyprostowana, sztywna, jakby skamieniała, i tylko na bladych ustach jej drżał dziwny uśmiech. Był to jeden z tych uśmiechów, które miliony razy smutniejszymi są od łez bo widać w nich ducha, poczynającego szydzić z siebie i ze świata. Słowa księgarza, sądzącego literacką pracę Marty, były dosłownym prawie powtórzeniem słów literata, wydającego przed kilku miesiącami wyrok na jej rysunek. Te to zapewne zbliżenie kurczowym uśmiechem poruszyło drżące wargi kobiety. Zawsze to samo. Szepnęła po chwili, po czym pochyliła głowę i głośniej wyrzekła: Boże mój, Boże, Boże! Jęk ten wydarł się z ust jej szybki, stłumiony, lecz przeszywający. Nie tylko więc płakała już wobec świadków, ale i wydawała jęki. Gdzież więc podziała się dawna duma jej i mężna powściągliwość? Przymioty te właściwe charakterowi Marty stajały w części w stopniowo nabywanym przyzwyczajeniu do nieustannie przenoszonych upokorzeń. Pozostało ich w niej jednak tyle jeszcze, że po kilkunastu sekundach Zdołała podnieść głowę, zatrzymać łzy pod powieką i dość jasnym nawet wzrokiem spojrzeć na księgarza. Wzrok ten wyrażał błaganie niestety. Znowu błaganie, a więc upokorzenie. – Panie – rzekła – byłeś dla mnie tak dobry, a że z dobroci Twej pożytku odnieść nie mogłam – Moja to już wina. Zatrzymała się nagle. Wzrok jej stał się szklanym i wewnątrz cofniętym. Czy moja? szepnęła bardzo cicho tonem pytania. Pytanie to zadawała widocznie samej sobie. Problemat społeczny, którego była jedną z przedstawicielek i ofiar, Ujmował ją coraz ściślej w twarde ramiona i rozkazywał jej spoglądać w straszliwe swe oblicze. Otrząsnęła się jednak szybko z mimowolnej zadumy, rozjaśniony znowu wzrok podniosła na twarz stojącego przed nią człowieka. Czy nie mogłabym uczyć się teraz jeszcze? Czy nie ma żadnego na świecie miejsca, w którym bym czegokolwiek wyuczyć się mogła? Powiedz mi pan. Powiedz, powiedz. Księgarz na wpół był zmieszany, na wpół wzruszony. Pani odpowiedział, czyniąc gest pożałowania. O żadnym miejscu takim nie wiem. Jesteś pani kobietą. W tej chwili wyszedł z sąsiedniej sali i zbliżył się do księgarza jeden z subiektów z jakimś długim rejestrem czy rachunkiem w ręku. Marta wzięła rękopis swój i odeszła. Kiedy na pożegnanie podała księgarzowi rękę, palce jej były zimne jak lód i zesztywniałe, twarz posiadała nieruchomość marmuru, i tylko na ustach jej drżał wciąż migotliwy, przejmujący uśmiech, zdający się w nieskończoność powtarzać słowa tylko co wymówione, zawsze to samo. Zaledwie drzwi zamknęły się za Martą, niemłody mężczyzna z łysą głową i wielką twarzą rzucił na stół książkę, w której zdawał się dotąd być zagłębionym i wybuchnął głośnym śmiechem. – Z czego się pan śmiejesz? – ze zdziwieniem zapytał księgarz, podnosząc oczy znad rejestru podanego mu przed chwilą. – Jakże się tu nie śmiać? Zawołał mężczyzna, a oczy jego błyskały z grubych i mętnych szkieł serdeczną wesołością. Jak się tu nie śmiać? Zachciało się jej mości zostać literatką, autorką, no proszę. <ścoughs> Ależ dałeś jej pan odprawę, miałem doprawdy ochotę porwać się z krzesła i uściskać cię za to. Księgarz patrzył na gościa swego surowym trochę wzrokiem. Wiesz mi pan, odparł z odcieniem niezadowolenia, że z prawdziwą przykrością, powiem nawet z żalem, przyszło mi zasmucić tę kobietę. Jak to? Zawołał człowiek siedzący nad stołem książek. I pan to mówisz na serio? Zupełnie na serio. Jest to wdowa po człowieku którego znałem lubiłem i szanowałem ba ba ręczę ci że awanturnica jakaś porządne kobiety nie włóczą się po mieście szukając czego nie zgubiły siedzą one w domu gospodarstwa pilnują dzieci chodują i Boga chwalą ależ zmiłuj się panie Antoni Kobieta ta nie ma żadnego gospodarstwa jest ona w nędzy Ach dałbyś pokój panie Laurenty dziwię się że możesz być tak łatwowiernym to nie nędza panie ale ambicja ambicja Chciałoby się czym błysnąć, zabłysnąć, najwyższe miejsce w społeczeństwie zająć i zdobyć sobie tym sposobem swobodę czynienia, co się podoba i osłaniania wybryków swych urojoną wyższością, kłamaną pracą. Księgarz wzruszył ramionami. Jesteś przecie literatem, panie Antoni, i powinien byś więcej coś wiedzieć o kwestii wychowania i pracy kobiet. Kwestia kobiet. Podskakując na krześle z rozrumienioną nagle twarzą i pałającymi oczami, wykrzyknął mężczyzna. Czy wiesz pan, co to takiego? Ta kwestia kobiet? umilkł na chwilę, bo zasapany z wielkiego uniesienia, zmuszonym był głębiej odetchnąć. Po chwili spokojniejszym już głosem dodał. Na cóż ci zresztą mówić mam, co myślę o tym przedmiocie? Przeczytaj moje artykuły. Czytałem, czytałem i bynajmniej nie zostałem nimi przekonany, aby. No, to jeśli mnie nie wierzysz? Wpadł mu w mowę literat w grubych okularach. Nie będziesz przynajmniej lekceważył tego wszystkiego, co wypowiadają o tym powagi. Wielkie powagi! Oto niedawno doktor Biszow. Wiesz przecie, kto to Biszow? Biszow, rzekł księgarz, jest zapewne wielkim uczonym, ale oprócz tego, że nadużywacie słów jego i przesadzacie ich znaczenie. Nie sądzę, aby mógł być wyrocznią skazującą tysiące nieszczęśliwych istot. – Awanturnic! – przerwał znowu literat. – Wierz mi, awanturnic tylko istot ambitnych, pysznych i pozbawionych moralności. Po co nam, proszę, kobiety uczone, jak wyrażają się niektórzy, niezależne? – Piękność, łagodność, skromność, uległość i pobożność oto są cnoty właściwe kobiecie. Gospodarstwo domowe oto zakres jej pracy. Miłość dla męża oto jedyna sensowna i pożyteczna dla nich cnota. Prababki nasze! W tej chwili weszło do księgarni parę osób, a opowiadanie o prababkach zawisło niedokończone na otwartych, pulchnych ustach literata. Ale jakichże silnych argumentów zaczerpnąłby on dla tylko co wygłoszonej swej teorii, jak wiele mógłby nowego powiedzieć i napisać o ambicji i zazdrości wiodących kobiety do przekraczania nakreślonych im przez naturę i wielkie powagi granic, gdyby mógł w tej chwili przeniknąć myśli idącej ulicą Marty. Po wyjściu z księgarni była ona zrazu jakby ogłuszona i onieczulona. Nie myślała o niczym i nie czuła nic. Pierwsza myśl, przytomna, jaka powstała w jej głowie, formowała się słowami, jacy oni szczęśliwi. Pierwszym uczuciem budzącym się w niej wyraźnie była zazdrość. Szła wtedy chodnikiem przeciwległym temu, za którym szerokie i wspaniałe swe budowy rozpościera Kaźmirowski Pałac. Na obszernym pałacowym podwórzu roiły się młodzieńcze postacie z ożywionymi twarzami w dostojnych ubiorach wychowańców uniwersytetu. Jedni z młodzieńców tych trzymali pod ramieniem wielkie księgi w prostej oprawie lub bez oprawy, zniszczone na wpół podarte od używania, inni owijali w papier elastyczne lub stalą połyskujące przedmioty, przyrządy naukowe zapewne, które nieśli do domów swych, aby z ich pomocą oddawać się uczonym eksperymentom i obserwacjom. Przez kilka minut napełniali oni podwórze gwarem rozmów cichszych i głośniejszych. Rozprawiali, gestykulowali żywo. Od czasu do czasu z tej lub owej grupy wybiegała gama młodzieńczego śmiechu, albo podniósł się głośniejszy wykrzyk zdradzający uniesienie, zapał młodej piersi i przedmiot ulubiony studiów rozpalonej głowy. Po kilku minutach grupy rozprzęgły się. Widać było, jak młodzi ludzie podawali sobie dłonie i jedni z wesołymi uśmiechami na ustach, inni w zamyśleniu, inni jeszcze ożywioną prowadząc rozmowę, pojedynczo lub parami opuścili uniwersytecki podwórzec i zmieszali się z ludnością szeroki chodnik zalegającą. Marta szła bardzo powoli z głową zwróconą wciąż ku wielkiej budowie, która teraz przybrała dla wyobraźni jej znaczenie świątyni o tajemniczej sile pociągu. Młodzi ludzie z księgami pod ramieniem, z jasnymi lub poważnie zamyślonymi twarzami, wydawali się jej istotnie dzierżącymi przywileje, dostojność i szczęście chyba pół bogów. Biedna kobieta westchnęła z głębi piersi. Szczęśliwi! Och, szczęśliwi! szepnęła i ogarniając znowu wzrokiem wspaniałą budowę, którą zostawiała już poza sobą, dodała: Czemuż ja tam nie byłam? Czemuż ja tam teraz być nie mogę? Nie mogę? myślała dalej. Dlaczegoż nie mogę? Nie mam prawa. Dlaczego nie mam prawa? Jakież to są te tak bezgraniczne różnice, które zachodzą pomiędzy mną i tymi ludźmi? Dlaczego otrzymują oni to, bez czego żyć tak trudno, a ja nie otrzymałam i otrzymać nie mogę? Po raz pierwszy w swym życiu w piersi Marty podniosła się fala palącego oburzenia głuchego gniewu gorzkiej zazdrości zarazem doświadczała uczucia niewysłowionej gniotącej pokory zdawało jej się że najlepiej by uczyniła jeśliby w tej chwili upadła na kamienie chodnika twarzą ku ziemi pod stopy przechodniów niech by mnie deptali pomyślała czegóżem więcej warta ja, niedołężna, do niczego niezdatna, nikczemna istota. Ostatni wyraz tej myśli przebrzmiewał w jej głowie, gdy zwój papieru, który niosła, wyniknął się z jej dłoni i upadł pod stopy. Zeszyt padając roztworzył się, nachyliła się, aby go podnieść i na tle zakreślonej przez nią karty ujrzała dwa trzy rublowe papierki – był to dar litościwego księgarza, który odrzucając nieudolną pracę kobiety, pragnął jednak dać jej czynny dowód swej litości. Marta wyprostowała się z zeszytem w jednym ręku, szeleszczącymi papierkami w drugim. Oczy jej miały w tej chwili blask ostry i przeszywający, pierś drżała tłumionym, głuchym śmiechem. Tak! Wymówiła głośno prawie. Im nauka i praca, mnie, jałmużna. Wyrazy syczały w ustach jej, tak prawie białych, jak papier, który trzymała w dłoni. Dobrze, szepnęła po chwili, niech i tak będzie. Dlaczego nie dali mi tego, czego dziś wymagają ode mnie? Dlaczego wymagają ode mnie tego, czego mi nie dali? Niech teraz dają pieniądze, tak. Pieniądze, darmo, będę brała. Niech dają. Szybkim nerwowym ruchem wsunęła asygnaty w kieszeń zniszczonej sukni i zachwiała się na nogach. Teraz dopiero, gdy duch jej wtrąconym został na nowo w odmęt strasznej burzy, ciało przypomniało jej, że była głodna, że kilkadziesiąt nocy spędziła nad pracą, która nie przydała się na nic. Nie mogła iść dalej. Przez mgłę, która wzrok jej przysłaniała, ujrzała przed sobą wschody. Były to wschody świętokrzyskiego kościoła. Osunęła się na nie, oparła głowę na ręku i przymknęła oczy. Po krótkiej chwili zesztywniałe jej rysy zmiękły. Lód, w którym uczucia ścięły się w jej piersi, tajał. Spod powiek spuszczonych po marmurowo-białym policzku Płynąć poczęły łzy, kropla po kropli, bujne, ciężkie, padały na chude ręce i kryły się pomiędzy fałdami żałobnej sukni. Gdy tak się działo z Martą, chodnikiem krakowskiego przedmieścia, postępowała para ludzi, kobieta i mężczyzna. Szli krokiem prędkim i lekkim, rozmawiali z sobą z wielkim ożywieniem. Kobieta młoda była wystrojona i piękna, mężczyzna młody także, wytwornie ubrany i bardzo przystojny. Mów pan, co chcesz, przysięgaj, jak chcesz, a nie uwierzę ci, abyś kiedykolwiek w życiu swym mógł być tak naprawdę zakochanym. Mówiąc to, młoda kobieta śmiała się ustami i oczami. Z za ust jej koralowej barwy ukazywały się dwa rzędy białych i drobnych zębów. Piwne źrenice błyskały i rzucały dokoła szybkie wejrzenia. Mężczyzna westchnął. Była to parodia westchnienia, mieszczącego w sobie więcej żartu i wesołości niż śmiech kobiety. Nie wierzysz mi, piękna Julciu, a jednak Bóg mi świadkiem, żem kochał się przez dzień cały, nie tylko naprawdę, ale szalenie bez pamięci. Wystaw, bo sobie taką boską istotę, wysoka jak topola, oczy wielkie, czarne, płeć jak alabaster, włosy jak krucze pióra, olbrzymie i niesztuczne, powiadam, że niesztuczne, ale własne, już ja się na tym znam. Smutna, blada, nieszczęśliwa, o, bogini! Ale to wszystko jeszcze nic. Podobała mi się od razu, co prawda. Powiedziałem przecie sercu mojemu milcz, bo wiedziałem, że siostra moja nie żartem ją polubiła i strzec ją ode mnie postanowiła, jak od ognia. Wtedy jednak, kiedy przyszła do mojej siostry i tym swoim cudownym, lubym, słowiczym głosikiem powiedziała, nie mogę uczyć córki pani. Ach, ale ja, tobie piękna pani Julciu, opowiadałem już tę historię. Otóż, wtedy to właśnie zakochałem się w niej naprawdę. Przez cały dzień potem chodziłem jak odurzony po wszystkich ulicach, szukając mojej bogini. I nie znalazłeś jej pan? Nie znalazłem. Nie wiedziałeś, gdzie mieszka? Nie wiedziałem. Siostra moja wiedziała, ale ba. Ilem razy spytał ją o adres pięknej wdowy, odpowiadała mi zawsze, czemu ty, Olesiu, do biura nie idziesz? Kobieta parsknęła śmiechem. Siostra pana musi być okropnie poważną osobą, zawołała. Mężczyzna nie zaśmiał się tym razem ani westchnął. Nie mówmy o siostrze mojej, panno Julio, rzekł głosem, w którym brzmiała pewna stanowczość. Oto lepiej posłuchaj dalszego ciągu dramatu mojego życia. Ach. Był to dramat. Wyobraź sobie, że dnia tego spotkawszy na ulicy pannę Malwinę X, ukłoniłem się jej tylko z daleka. Koło drzwi stęp Kosia przeszedłem ze schyloną głową i z westchnieniem w piersi ujrzałem na afiszu piękną Helenę. I nie poszedłem do teatru. Słowem pogrążony zostałem w rozpacz tak ponurą, że gdyby mię poczciwy Bolek nie zaprowadził na zajutrz do pewnego mieszkania przy ulicy Królewskiej, gdzie ujrzałem najpiękniejszą z bogiń ziemskich, o o! Na wpół ze śmiechem, na wpół z zalotnym oburzeniem przerwała kobieta. Bez komplementów tylko, bez komplementów. Byłbym już dotąd ciągnął mężczyzna byłbym już dotąd znalazł tę, która znikła sprzed oczu moich i której pan nie szukałeś więcej nie szukałem. I zapomniałeś o niej nie zapomniałem, och, nie zapomniałem ale rana serca zabliźniła się jakoś. Cóż robić? Vivre se souffrir. Wymówiwszy ostatnie wyrazy, młody człowiek podniósł w górę spojrzenie pełne melancholii i zagwizdał z cicha arię kalhasa z pięknej Heleny. Nagle przestał gwizdać. Stanął i zawołał. Och! Kobieta, obok niego postępująca, spojrzała nań zdziwiona. Wesoły oleś wzrok miał utkwiony w jednym punkcie i odziwy z ust jego zsunął się uśmiech wiekuisty. Kształtna i delikatna linia ust tych, jak też i wszystkie linie twarzy młodzieńca, mieniły się i falowały, jak bywa zwykle u ludzi z naturą wrażliwą, gdy są nagle wzruszonymi. Cóż tam takiego? Zapytała piękna kobieta niechętnym trochę głosem. Doprawdy, dodała zalotnie, powinnam mieć urazę do pana, panie Olesiu. Idziesz pan ze mną, a patrzysz nie wiem na kogo. To ona, szepnął Oleś. Ach, jakże piękna! Przez chwilę młoda i strojna kobieta nosząca imię Juli szukała wzrokiem punktu, na którym tak upornie spoczywał wzrok jej towarzysza. Nagle pochyliła się nieco i wyciągając przed siebie ręce ukryte w sobolowej mówce, zawołała: „Wszakże to Marta Świcka? Znajdowali się o kilka zaledwie kroków od wschodów świętokrzyskiego kościoła, na których siedziała kobieta w żałobnej sukni, w czarnej wełnianej chustce zarzuconej na głowę i skrzyżowanej na piersiach. Marta już nie płakała. Ze łzami, które przez chwilę gwałtownie choć cicho płynęły z jej oczów, wypłakała znać część tych gryzących uczuć, których burza obezsilniła ją i na wpół omdlałą rzuciła na to miejsce. Teraz twarz jej była biała jak marmur i podniesiona w górę, a oczy suche z gorącym połyskiem i głębokim wyrazem nieruchomo patrzyły w błękitne niebo. Cała zresztą postać jej była nieruchoma. Najmniejsze drgnienie nie ożywiało podniesionych jej powiek ani ust zwartych, ani zziębniętych rąk splecionych wśród grubych fałd sukni. Z daleka wziąć by ją można było za posąg zdobiący w nijście do wspaniałej świątyni, posąg wyobrażający duszę modlącą się lub zapytującą – Albo też i modlącą się, i zapytującą zarazem. Marta patrzała w niebo, w oczach jej była modlitwa gorąca, ale zarazem i głębokie jakieś namiętne, natarczywe niemal pytanie. Jakaż ona piękna. Z cicha powtórzył wesoły Oleś i pochylając się ku swej towarzyszce, ciszej jeszcze dodał. Gdyby ją tak z tymi wschodami razem przenieść do teatru, na scenę, dopiero to byłby efekt. – Prawda, że jest piękna? – otrzepnęła towarzyszka wesołego Olesia. – Ależ ja ją znam wybornie. Co się z nią stało? Czego ona tu siedzi? Jak ubrana? Żebraczka czy co? – Zamieniając te wyrazy, Młoda para zbliżała się coraz bardziej do kobiety, która zwróciła jej uwagę. Marta nie spostrzegła, że jest czy uwagi przedmiotem. Odkąd bezsilna i burzą uczuć stargana usiadła tu na chwilowy spoczynek, wiele może osób przechodzących ulicą patrzało na nią, ale ona nie widziała nikogo. Cała dusza jej błądziła za tymi błękitami, w których zatonęły jej oczy. Tam szukała ona jakiejś siły dobrej i potężnej, która by chciała i mogła skruszyć gnębiącą ją fatalność. Tuż nad głową zatopionej w zadumie kobiety ozwały się dwa głosy. Pani, mówił głos jeden męski. I zniżony wzruszeniem czy uszanowaniem. Marta nie usłyszała tego głosu. Marto, Marto, zawołał głos drugi, kobiecy. Głos ten Marta usłyszała. Dźwięczały w nim brzmienia znane jej dobrze z dawna. Wydało się Marcie, jakoby w tej chwili przeszłość jej zawołała na nią po imieniu. Powoli jakby z ciężkością źrenice jej oderwały się od wysokich błękitów i spłynęły na twarz kobiety, która stała przed nią sobolową mówkę na śnieg pod stopy swe rzuciła, a ku niej wyciągnęła dwie drobne ręce zamknięte w liliowych połyskujących rękawiczkach. Karolina szepnęła Marta ze zdziwieniem tylko zrazu, po chwili jednak jaśniejszy promień przebiegł po twarzy jej i stopił nieruchomość jej rysów. Karolcia wymówiła głośniej i powstała. Pochwyciła obie podawane sobie ręce kobiety. Karolcia, powtórzyła, Mój Boże, tyżeś to doprawdy. Ty żeś to, Marto? Wzajemnie spytała kobieta w atłasach i sobolach, i błyszczące swe oczy ze smutkiem zatapiała przez chwilę w bladej, wychudłej twarzy, która na widok jej zadrżała radością. Ale w oczach tych, smutek nie mógł znać gościć długo. Kobieta w atłasach zaśmiała się i zwrócona do towarzysza swego, rzekła. Czy widzisz, panie Aleksandrze, jak się to ludzie spotykają na świecie? Wszakże my z Martą znamy się od dzieciństwa. Tak, od dzieciństwa, powtórzyła Marta, teraz dopiero spostrzegając wesołego Olesia i witając go ukłonem. Po kim nosisz żałobę? pytała kobieta w sobolach, szybkie spojrzenie rzucając na nędzny ubiór Marty. Po mężu. Po mężu, a więc owdowiałaś, to szkoda. Przystojny był chłopak z twego jasia. Jesteś więc wdową. Gdzież mieszkasz stale? Na wsi czy tutaj? Tu, w Warszawie. Tu? A dlaczego nie wróciłaś na wieś? Wieś mego ojca w kilka miesięcy po ślubie moim sprzedano z licytacji. Z licytacji, tak? Nie masz więc żadnego majątku. O, ten poczciwy Jaś kochał cię szalenie i musiał tracić na ciebie wszystko, co miał. Cóż więc robisz teraz? Jak żyjesz? Jestem szwaczką. Ciężka robota, zaśmiała się kobieta w atłasach. I ja próbowałam jej trochę, ale nie udało mi się. Ty, Karolciu, ty byłaś szwaczką. Z kolei zdziwiona zawołała Marta, kobieta w atłasach zaśmiała się znowu. Próbowałam być szwaczką, ale jakoś mi się nie udało. cóż robić? Tak chciało przeznaczenie, na które jednak nie uskarżam się wcale. i znowu zaśmiała się. tak często powtarzający się śmiech jej w półpłochy w zalotny. Zdawał się płynąć więcej z przyzwyczajenia do ciągłego śmiania się, niż z wesołości. Teraz Marta orzuciła spojrzeniem bogaty strój stojącej przed nią kobiety. Czy wyszłaś za mąż? Zapytała. Kobieta zaśmiała się znowu. Nie, zawołała. Nie, nie, nie wyszłam za mąż, moja droga. To jest. Jak ci mam powiedzieć, ale nie, nie, za mąż nie wyszłam? Śmiała się wciąż mówiąc to, ale śmiech jej miał już tym razem przykre, trochę przymuszone brzmienie. Wesoły oleś, który nie spuszczał oczu z Marty, przy ostatnim jej pytaniu spojrzał na Karolinę, musnął wąsik i uśmiechnął się. Cóż ja najlepszego czynię! Zawołała kobieta w atłasach. Paplaniną moją zatrzymuje państwo na chłodzie i wtedy, kiedy moglibyśmy wsiąść do dorożki i wnet pojechać do mego mieszkania. Pojedziesz ze mną, Marto, prawda? Porozmawiamy długo i opowiemy sobie wzajemnie historię naszego życia. Zaśmiała się znowu i, rzucając dokoła szybkie, błyszczące spojrzenie, dodała. O, te historie naszego życia! Jakie one są zabawne, opowiemy je sobie wzajem, Marto, nieprawdaż? Marta zdawała się wahać przez chwilę, Nie mogę, rzekła. Dziecko moje czeka na mnie. O, masz dziecko. A więc cóż stąd? Poczekaj jeszcze trochę. Nie mogę. A więc przyjdź do mnie za godzinę, dobrze? Mieszkam na ulicy Królewskiej. Wymieniła numer domu, ściskała w dłoniach swych rękę Marty. Przyjdź, przyjdź, powtarzała. Czekać cię będę. Przypomnijmy sobie dawne czasy. Dawne czasy mają zawsze urok wielki dla tych, którym nowe nie przyniosły nic prócz łez i boleści. Marta czuła się orzeźwiona i żywo wzruszona widokiem odnalezionej niespodzianie towarzyszki swej młodości. Za godzinę, rzekła, przyjdę do ciebie, Karolciu. Kto by wtedy na grupę trzech tych osób wśród chodnika stojących pilną zwracał uwagę, mógłby spostrzec, że gdy Marta wyrzekła słowo przyjdę, Oleś uczuł niepohamowaną prawie ochotę podskoczyć wysoko i wykrzyknąć Wiktoria. Nie uczynił jednak ani jednego ani drugiego. Rzucił się tylko w tył nieco i strzepnął palcami. Czarne oczy jego żarzyły się jak rozpalone węgle, i tonęły w bladej twarzy Marty, którą w tej chwili rozświecił uśmiech. Kiedy na koniec młoda kobieta odeszła, człowiek wiekuistego śmiechu zwrócił się do swej towarzyszki. Jak żyje, zawołał z zapałem, jak żyje, nie widziałem tak miłego, pociągającego stworzenia. Jak jej do twarzy w tej obrzydliwej chustce, którą ma na głowie, o, ja bym ją ubrał w atłasy, w aksamity, w złoto. Pani Karolina podniosła nagle głowę i spojrzała w rozognioną twarz młodego człowieka. Doprawdy, zapytała przeciągłym tonem. Doprawdy, odpowiedział Oleś i nawzajem znaczące wejrzenie utopił w oczach swej towarzyszki. Kobieta w atłasach zaśmiała się krótkim, suchym śmiechem.